szeregi ekstraklasowe. Popławski do Marka! Już na wstępie drugiej minuty spotkania. Znakomite podanie. I jeszcze lepsze wykończenie Michała Marka. Rekordziści na prowadzeniu 1-0. Kolejny raz zaangażowany do tej akcji golkiper rekordu Bartłomiej Nawrat. Już jesteśmy na połowie Torunian, niedokładnie Rakić. 3-2, przynajmniej w tym fragmencie. Torunianie, zaskakujące uderzenie Juena. Lutecki, mocno bita piłka w kierunku Seidlera. Miało być zwrotne podanie, nadal rekordziści Seidler. Piętą do Rakicia i Michał Seidler. Wspomnijmy również o gliwickich derbach. Sośnica uległa tu bez sensacji. 1-11 Piastowi, który w tym momencie zrównał się punktami z bielskimi futsalowcami. Uderzenie, potężny strzał. No, mamy sporo dzisiaj gry, gry górą, ale trzeba tu pochwalić Naparłę, bo zażegnał bardzo, bardzo groźnej sytuacji. Pozostawienie bez opieki. Świetny przechwyt Popławskiego, dogranie do Marka! 12 minuta meczu, Bielszczanie na prowadzeniu 2-0. Znów dwójkowa akcja tej pary. Popławski, myślę, że opaska Marek. Kapitańska zmotywowała Michała Marka, że w tym meczu, w którym no poza tą pierwszą minutą rekordzistom idzie tak trochę ciężej. Jak ma sytuację Michał Marek, to ją kończy ostatecznie. Out na wysokości pola karnego. To może być dobra okazja dla przyjezdnych. I oto zaskakująco dla Bielszczan, dla Bartłomieja Nawrata w bramce rekordu, piłka wpada do sieci. No czy tak jak zapowiadaliśmy, że ten stały fragment gry, niby taka sytuacja, w której rekordziści mają piłkę, oddali ją w dość łatwy sposób Torunianom, a ci no pokazali, że to, bo trzeba powiedzieć, to już któryś stały fragment gry, który nieźle wygląda w ekipie FC Reiter Toruń. Rakić z Seidlerem, wymianie krótkich podań. Kapitan reprezentacji Serbii do Luteckiego, któremu brakło może 30-40 cm, aby ulokować piłkę w bramce rywali. Ale świetne teraz to podanie Rakicza. Krótko piętą do Luteckiego Mateusz. Seidler! Zdołał wybić piłkę sprzed linii bramkowej Junen. Lobem do Seidlera! Rakić i chyba poprzeczka. Piłka pod nogą Mateusza. Mateusz! Kamil Naparło. Za to zaryzykował i omal nie opłaciło się. Seidler. Kto pokaże się do gry? Jest Lutecki. I już chyba ostatnia okazja dodania strzału. Seidler! No! No właśnie. Czy gol uznany? No, nie. Nie wiem teraz, dyskutują, no, oczywiście gracze z Torunia pokazują, że nieuznany, ale no, nie mamy VAR-u. No szkoda by było oczywiście z punktu widzenia kibiców rekordu, ale myślę samego Michała Seidlera, bo to była naprawdę piękna akcja, świetnie zwiódł rywali, taką lekką podcinką nad Naparło. Bramki nie ma. Nieważne, zatem pozostajemy przy rezultacie 2-1. I Krystianem Kraśniewskim, który wie, jak z każdego wolnego metra zrobić użytek, a tymczasem zaskakuje Bielszczan w 22 minucie meczu. Mateusz Waszak, zaskoczeni Popławski z Rakiciem i Waszak lokuje piłkę w bramce. Tu po drugiej stronie blisko kolejnego trafienia Waszaka, tyle że do własnej bramki. Ale trzeba pochwalić też Patryka Szczepaniaka. Zostające piłki Rakić do Mateusza, zbyt mocno jednak rzucona lobenta piłka w kierunku. Rekordzisty Korołyszyn i Michał Seidler, tu już nie będzie wątpliwości, tu już nie będzie komisji odwoławczej, tu zapisujemy gola na 3-2 dla bielskiego zespołu. Rozpoczęła 35 minuta spotkania i to w niej! Trzeci raz w tym spotkaniu na listę strzelców zaskakująco dla nas, dla publiczności, a przede wszystkim Kamila Naparły wpisuje się Michał Marek. Korołyszyn! I notuje wreszcie swoje trafienie, jak mnie ma Tomasz Lutecki. Mówiliśmy, że to 3 razy sztuka, to tym razem Tomasz Lutecki był tam, gdzie był powinien. Może rzeczywiście była to najprostsza z tych wszystkich okazji, ale trzeba było tą nogę dostawić. Myślą tutaj o korzystnym wyniku, no to musieliby podejmować takie aż ponadprzeciętnie mocne ryzyko. Myślę, że Dymi Kameko będzie zależało tu po prostu na tym, żeby dobrze tą przewagę rozegrać, no pod kątem też... Tymczasem zmuszeni zostali do faulu Patryk Szczepaniak. Na Arturze Popławskim. Myślę, że tutaj też żółty kartonik jak najbardziej. Wspomniany Mateusz Waszak. No, zdziwiony Mateusz Waszak. Nie,
Nie wiem, czy to akurat on rzeczywiście tutaj zawinił, bo mieliśmy taką małą kotłowaninę nóg. Natomiast rzeczywiście Artur Popławski po tym przejęciu... Czerwona kartka? Nie wiem. Nie notowałem wcześniejszej tak, kartki. Tak, nie przypominam sobie niczego takiego, ale może umknęło to w ferworze komentarza i emocji związanych z tym starciem. No w każdym razie mamy drugą kontrowersję w tej potyczce. Pierwsza związana z nieuznanym golem już po wybrzmieniu syreny kończącej pierwszą część spotkania. Jeżeli można tak powiedzieć, to tamta kontrowersja rozstrzygnięta na korzyść arbitrów, bo wydaje się, że jednak w momencie, kiedy wybrzmiała syrena, Seidler dopiero oddawał strzał. A trzeba powiedzieć, że od tak myślę 3 lat, nie pamiętam dokładnie, kiedy te przepisy się zmieniły. Bo 3 lata temu, 4 lata temu ta bramka byłaby uznana, bo decydował moment oddania uderzenia, teraz decyduje moment wybrzmienia syreny. Czerwona kartka jednak anulowana. Czerwona kartka dla Mateusza Waszaka. Tą zaś upomniany Patryk Szczepaniak. Wydaje mi się, że w tym momencie sędziowie uznali, że ta sytuacja była stuprocentowa, tak, dla rekordzistów i to jest bezpośrednia czerwona kartka. Rakić! 6-2 w 38 minucie meczu dla bielskiego rekordu. Nie zobaczymy rekordzistów grających w przewadze. 4-3. Oj, strata i do pustej bramki lokuje piłkę, dopełniając formalności Mateusz, który doczekał także swojego trafienia w tym spotkaniu. No tak, myślę, że tak jak podsumowaniem tego niech będzie to co powiedziałeś chyba w pewnym momencie transmisji, że no nikt się nie spodziewał tutaj aż takich emocji, aż takiego zaciętego spotkania. No ale trzeba tutaj pochwalić na pewno gości, że przez długi czas bardzo dobrze, no nie będzie tyle się bronili, bo to nie chodzi, że się bronili, oni mieli pomysł na to spotkanie. Dłuższy czas remis w tym spotkaniu, natomiast no teraz widzimy statystykę ataków, oczywiście to rekordziści prowadzili grę, ale strzałów. No dalej tutaj i tych celnych jest to mocno wyrównane, także brawa dla gości, no ale też oczywiście brawa dla rekordzistów, którzy tą swoją robotę dzisiaj zrobili.